Radio Tok FM w Rokonci, ta Barbie by belongs from extra. Zawsze interesowało mnie to wejście tutaj, a przejście, wejście w ulicę Miodową, to znaczy gdybyśmy maszerowali i pochód pierwszomajowy, prawda? Wejście. Proszę Państwa, jak jechałyśmy to 2-3 lata temu, to fajnie było, jak busy wzywały, proszę Państwa, i tam prezydenta, żeby przyłączył się do marszu. Panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie. W Polsce ludzie to jedni z grzeczności uciekają. A drodzy boją się. Jak żona tego pana, proszę Państwa, ona tak, jak zobaczyła, że ktoś filmuje, zaczęła po prostu spieprzać. Czyli, że ta dzicz no, jest niesamowita. Fochy, lochy, proszę Państwa. Oczywiście, że w chrystianizmie tak nie było. Oczywiście, że naśladowcy Jezusa Chrystusa tak się nie zachowywali, bo byli uczynni, byli mili, pokorni, skromni. No to przecież świat diabli tak daleko od naśladowców, bezpośrednich naśladowców Chrystusa odszedł, że nie mają zielonego pojęcia, jak dookoła kościoła z nożem biega, jak przeklinają, kopcą papierosy, się upijają, leżą pod kościołem. O czym my tu mówimy? Po śmierci apostołów Pawła i innych przerwa była, proszę Państwa. Apostoł Paweł powiedział, ja wiem, że po mojej śmierci, po naszym odejściu, po głoszeniu, wejdą między was wilki drapieżne. I tak było przez bardzo wiele setek lat. No, włącznie ze średniowieczem. To nie jest jakiś śmiech. To nie jest jakiś żart, bo to, co było w średniowieczu, przechodzi ludzkie pojęcie.